Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dzisiaj mam dla was trzy powtóreczki z Rosjeni, powtórki mistrzowskie. Pierwsza powtórka, pan Wiktor 123 gra Lykanem, stosunkowo rzadki w tej chwili czołg, kiedyś do zdobycia w pewnym evencie. Mapa Kastylia. Swoją drogą tą mapę niedawno omawialiśmy, w związku z czym będziecie mogli sobie zobaczyć, jak rozwinęła się bitwa tutaj. Czasami rozwija się bardzo, bardzo ciekawie. No, kolega gra czołgiem ciężki, więc standardowo jedzie sobie w stronę miejscówkę z czołgów ciężkich, podjeżdża w stronę górki. Gra z teammate'em, który gra czołgiem lekkim, co ma pewną zaletę, ponieważ będzie w stanie mu spotować, wyświetlać czołgi przeciwnika. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj. Tymczasem kolega podjeżdża sobie na tą góreczkę, delikatnie, ostrożnie, bo nie wiadomo co oczywiście z kościółkiem, ale tam jego teammate już podjeżdża, spotuje czołgi średnie, więc będzie te czołgi blokował i daje tym samym miejsce tutaj koledze w Lykanie do podjazdu, do spota. Jest spot, czołgów przeciwnika brak. Czyli drużyna czerwonych pojechała w drugą stronę. Zobaczymy, co teraz zrobi drużyna kolegi pan Wiktor. O, ładny strzał tutaj na Szorna, jeszcze z dużej odległości. Lykan zbyt, czy też Lykan, bo różnie można powiedzieć, zbyt celnego działa nie ma, ale no jest to czołg ciężki oczywiście, ale niemniej czasem takie strzały wchodzą. Tutaj Ox jeszcze i też bardzo ładnie ściągnięty pierwszy frag już w tej chwili mamy. I teraz właśnie czołgi ciężkie co robią? To co mówiłem, rotują w stronę czołgów średnich, widzą, że tutaj nikogo nie ma, jadą przez środek, przez tą miejscówkę przy bazie, przejeździe przy bazie B, o tym też mówiłem na filmie. I starają się jak najszybciej dojechać do czołgów średnich, żeby nie było tam oczywiście pogromu. Tutaj czołgi sobie stanęły, żeby się postrzelać z Tygrysem. Nie jest to najlepsza taktyka, bo Tygrys może się skutecznie osłaniać, a tymczasem czołgi średnie mogą, mówiąc wprost, wyrypać czołgi średnie naszej drużyny, czołgi przeciwnika. No i to się właśnie dzieje, jeden czołg już zszedł. Trzeba było tego Tygrysa szybko zraszować, bo mamy tutaj bardzo dużą przewagę. 3-4 czołgi. I zobaczcie, właśnie kolega w Lykanie to robi. Widać, że kolega pan Marcin 23 wie, co robi, bo nie został tam, nie zaczął się strzelać z tym Tygrysem, tak jak tamci dwaj koledzy, ale pojechał i stara się jak najszybciej pomóc drużynie tutaj przy okolicach bazy A. Wjeżdża na górkę, okej, tutaj mamy Su-152, które wjechało, nie wiadomo z jakiego powodu. Tutaj nie bardzo jest sens tu wjechać tym czołgiem, ale wjechał, okej. I mamy na Szorna, który jest na dojedzeniu, ale Su jest zdecydowanie groźniejszym przeciwnikiem. No ma tego trolla, zobaczcie, gra z derpem, potrafi rypnąć nawet za 700-800, także trzeba go jak najszybciej porobić. I właśnie na nim się skupia w tej chwili nasz bohater. Przeładowuje, no wylkanie troszkę to trwa i jest, udało się, jeden strzał Su właśnie odjechał do garażu radośnie, a na górce mamy jeszcze na Szorna, który też jest swoją drogą na hita i też nie do końca potrzebnie tu wjechał, ale okej, chciał sobie mieć ładną pozycję, ma i w tej chwili właśnie dostaje w tyłeczek i jest trzy. Dwóch panów, Anihilator P43, w ogóle nie zwracają uwagi, zobaczcie, na naszego kolegę, który wjeżdża im na tyłek, to też jest taka cecha pewnych graczy, że są nie do końca uważni i nie... Właśnie, piękny haek w tyłek Anihilatora, prawie 500, ładne losowanie i Anihilator odjechał do garażu i zostaje nam tu pan P43, a zobaczcie, kolega ma już 5 fragów. No, cały czas udaje mu się właśnie nie dość, że skubać, to jeszcze wykańczać te czołgi, 6 fragów jest, 2500 damage'a, więc na razie bardzo, bardzo fajnie. Prosi tutaj kolegów oczywiście o zostawienie tego siódmego, no trudno się dziwić, kiedy mamy 6 fragów, no to z reguły dzieli nas bardzo, bardzo, bardzo niewiele od Rosjeni, które jest chyba najbardziej takim upragnionym medalem każdego gracza. No i w tej chwili gracz chce jak najszybciej dostać się do tamtego nieszczęśnika i go oczywiście porobić. Zobaczymy, czy mu się to uda. No, player X87 bla 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 ARL krzyczy, że to jego kill. Ale zakładam, że po prostu nie zauważył sytuacji tego, że nasz gracz już w tej chwili ma 6 fragów i nie jest to jakaś tam, wiecie, jakieś tam chamstwo czy bydło, czy tylko po prostu nie zauważył. No, zaraz zobaczymy, jak się to potoczy, bo pamiętajcie, że jeśli ktoś z waszej drużyny ma już 6 tych killi, no to naprawdę tak czysto po ludzku miło by było mu tego siódmego zostawić. Nic wam nie da to, że zjecie tego szóstego, tego siódmego, a temu komuś popsuje bitwę i będzie troszkę smutne, więc zawsze sobie pomagajcie. Oj, tu niestety strzał nie wszedł. I mamy teraz tego Isa, który nie jest na hita, jest na 2 hity, więc trzeba uważać, bo można mu pacnąć i równocześnie ktoś może go zjeść od tyłu, więc no, gracz tutaj ewidentnie próbuje właśnie tak zrobić, żeby wyczekać, aż ktoś do niego strzeli, żeby go zjeść. No zobaczmy, co ten RL zrobi. RL robi to samo, no niestety, bardzo brzydko się zachowuje w tej chwili. Zamiast strzelać, jeździ sobie tutaj, czeka na strzała, dostał przy okazji. I tu mamy na szczęście tego kolegę na hita i jest siódmy frag. No i bardzo ładnie bitwa się udała. 7 fragów, Lykan, dość rzadki czołg, prawie 3000 damage'a, świetnie.
Druga bitwa, kolega Suzuki DL gra z Maszerem, mapa Middleburg. No cóż, w obu drużynach prawie, że tak, 8 medów, w związku z czym taktyka może być tylko jedna. Middleburg też niedawno omawiałem, w związku z czym możecie sobie oczywiście tą mapkę gdzieś tam u mnie otworzyć, na kanale zobaczyć. Natomiast jedziemy standardowo na Hilla, tu się po prostu nie da zagrać inaczej. Gramy na wzgórza. Kolega jedzie z Maszerem, zobaczcie, cała drużyna już się w tamtą stronę w kierunku bazy C przemieszcza, no tak ma być. Ale oczywiście znalazł się jakiś jeden mądry w drużynie, grający niszczycielem, który pojechał w stronę przeciwną do miasta. Nie wiadomo po co, widocznie chce wygrać bitwę sam. A tymczasem drużyna, nasze medy już szybko tam oczywiście dojechały, już się rozstawiają na miejscówce w okolicy bazy C. Tam będzie się odgrywała cała bitwa, bo na tej mapie, przy tej taktyce standardowej z reguły właśnie tak to wygląda. Zajęcie tamtych okolic bazy C, tych kurek, no i tam obstrzeliwanie się i zobaczymy co z tego wyjdzie. Oto kolega próbuje w Rudolfa coś wymierzyć, ale nie, celownik był za bardzo rozwalony. Nawet Smasher aż tak nie strzeli, chyba że komuś by jakoś cudownie polosowało, ale liczy, że na skupionym celowniku ktoś, zobaczcie, jednak się niefartownie wychyli i będzie po zawodach i dostanie bombę za 700. Jednak nie, jedziemy dalej do przodu. Smasher to nie jest typ snajpera, chociaż zdarzają mu się też strzały z odległości. Raczej pół dystans, krótki dystans to jest jego domena, szczególnie, że ma niezły pancerz, który jak wszystko w tym czołgu, prawie że poza może mobilnością jest op. I właśnie zobaczcie, nieszczęśnik tutaj właśnie w tej chwili dostał hita i zszedł do garażu w J-Panterze. Jedziemy dalej, pierwszy frag już jest. Ok, klasyczne pozycje, zobaczcie, z dwóch stron tej małej górki, tutaj się czołgi obijają, Rudolf wyjeżdża, Rudolf zjeżdża i jest garaż. Drugi frag, o tu dwa strzały jeszcze siadły w Smashera, no trzeba uważać, żeby nie zbierać troszkę bez sensu, ale za fraga, więc wydaje mi się, że opłacało się, szczególnie, że Smasher tego hapsa ma dość sporo, zobaczcie, ponad 1500 punktów na siódmym pierze, to jest całkiem przyjemnie, wychyla się tutaj 3485, wychyla i dostaje bombę za 300, nawet przy niskich losowaniach to jest naprawdę dużo i to jest naprawdę groźne, szczególnie, że góra 3 takie bomby jest po czołgu, tymczasem taki T-34 musiałby sobie postrzelać dłużej, żeby Smasherowi zagrozić. Pomijając już fakt, że pewnie miałby problemy z penetracją, chyba że ładowałby goldem. No i mamy sytuację taką, że baza A zajęta, dwa czołgi już w garażu i T-29 nieszczęśnik, zobaczcie, też się odbił. Wyjeżdża sobie na Smashera i to też nie jest równa walka, ponieważ T-29 jest czołgiem wieżowym, on powinien tu zająć zupełnie inną pozycję, nie wyjeżdżać tak jak teraz wyjechał na wprost, to jest samobójcze granie. Nie mamy penetracji na hicie, ale penetracja na heku jest, jak najbardziej, i zobaczcie 600. No 600, strzał czołgu 7 tieru w czołg 7 tieru, no to pokazuje ogromną dysproporcję, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten czołg musi kilkanaście sekund przeładowywać później, to i tak przy takich bombach ten T-29 jest po prostu skazany na pogrzebanie i już jest na hita, zobaczcie, dla Smashera. 500 mu zostało po dwóch strzałach, właśnie tu jeszcze go nadgryza LTTB, no i zaraz jedzie do garażu, bo nie ma o czym gadać, ale grał, trzeba przyznać, no bardzo, bardzo niemądrze. Tak się nie gra. Ani na Smashera, ani na żaden inny czołg, mając czołg typowo wieżowy. Mógł wykorzystać ten wrak, zobaczcie, Rudolfa, mógł wykorzystać od Pantera, schować Hadoop, wyciągnąć tylko wieżę, a postanowił jechać do przodu i strzelać, bo mam ciężki czołg. Okej, zobaczcie, ciekawa sytuacja. O, nawet przeciwnikom udało się zdobyć teraz lekką przewagę w ilości czołgów, ale co z tego? Zobaczcie, wszyscy są na jednego hita dla Smashera, w związku z czym on będzie tylko jeździł i dobijał. Tygrys jeszcze tutaj trafił, no czas przeładowania oczywiście robi swoje, ale co z tego, że trafił, kiedy on także zejdzie do garażu po jednym strzale. Może strzeli jeszcze raz. Zobaczmy, strzeli jeszcze raz i ląduje w garażu. Nie ma szans po prostu, żeby te czołgi coś były w stanie zrobić, bo nawet jeśli strzelą raz czy dwa, to i tak po przeładowaniu. A tu są jeszcze dingi, zobaczcie, 980 już nadingane. I 5 fragów oczywiście, 3000 obrażeń i teraz T-34 też żegna się i wita z garażem. Tak jest i został nam ostatni pan w Shermanie, też na hita. O, zobaczcie, dojechał do nas niszczyciel. Co prawda w bitwie nic nie zrobił, ale wyjechał na górkę, stwierdził, że jednak pomoże, kiedy już wszyscy nie żyją. No cóż, AT-7, niezbyt mądry pan. Tutaj ludzie czasem mówią też na tej mapie, zobaczcie, że mam wolny czołg, to nie jadę na górkę. To jest bzdurny argument, mam wolny czołg, to po prostu wolniej jadę na górkę, ale dojadę, bo cała bitwa się tu będzie toczyć, a nie jadę w przeciwną stronę. Siódmy frag, 3600 damage'a, 1100 odbitych, Smasher.
kwintesencja Smashera. Nie ma o czym gadać. Bardzo dobry czołg, ale żeby zrobić Rosjeni, też trzeba dobrze zagrać. I lecimy z trzecią powtórką. Kolega X Kacperunio gra T-54, gra na jednej z nowszych map, jak widzicie. Zresztą mapę, którą ja szczególnie lubię. I gra T-54, medem 9 tieru. Bardzo fajny czołg. Ma wszystko poza depresją działa, w związku z czym naprawdę fajna maszyna. Taktyka. Wjeżdżamy sobie w kierunku bazy A czołgami średnimi. Czołgi ciężkie powinny nas wesprzeć, ale postanowiły pojechać w drugą stronę i to nie jest dobre rozwiązanie. Ponieważ jest bardzo dużo medów, warto by było się nie splitować, tylko pojechać tu razem. Ale przeciwnik też się zesplitował, zobaczcie, w związku z czym szanse wydają się wyrównane. Szkoda, że ten jeden med tam z nimi pojechał bez sensu, powinien wspierać tutaj te medy. Ale cóż, zobaczymy jak poradzą sobie nasi zawodnicy. No i oczywiście nasz bohater, który zobaczcie, już siecze. Trzy strzały, ponad 900 jest i gra bardzo, bardzo agresywnie. Ale zobaczcie, drużyna zobaczyła, że tutaj są tylko dwa medy przeciwnika, w związku z czym, tak jak mówiłem, jeśli nas jest więcej, mamy trzy, to trzeba je jak najszybciej porobić. Nie strzelać się z nimi, będziemy tracić bez sensu HP. Tutaj jeszcze ramowanko, ale zobaczcie, T-54 blisko T-54, więc dokładnie za tyle samo hapsa, ramowanie dla nas, co dla niego. I gnieciemy tego T-54, żeby go tu jak najszybciej porobić. Jest na hita w tej chwili, za plecami jeszcze dwa czołgi nasze, no i jest, mamy dwa fragi, mamy 2000 obrażeń, bardzo szybko, zobaczcie, ledwie bitwa się zaczęła, półtorej minuty już, dwa fragi i 2000 obrażeń. Kolega gra bardzo agresywnie, w związku z czym tutaj jakiś mały zawias, chwilka przerwy w grze, ale kolega gra bardzo agresywnie, co oczywiście popłaca, zagrał z dwoma medami, zobaczyli, że przed nimi są trzy, bardzo szybko je zraszowali, nie bawili się, nie strzelali się z nimi gdzieś tam w tle, tracąc bez sensu HP, porobili szybko te dwa czołgi i jadą dalej. A tymczasem nasze mądre czołgi ciężkie, które pojechały do miasta, robią tam nic, czyli są obijane, dwóch już zeszło, zobaczcie. No niestety to jest częsta przypadłość czołgów ciężkich, że jadą sobie na swoją miejscówkę i z reguły, czy często się zdarza, że są tam porabiane. Tak się, trzech już zeszło, no właśnie, czyli raczej gracze kiepscy. Ale takie sytuacje dają szansę z kolei graczom na zrobienie lepszego wyniku, na zrobienie większego damage'u, na zrobienie fajnego medalu, ponieważ no, więcej czołgów przeciwnika jest do obicia, mówiąc wprost. Natomiast tego się nie zrobi samemu. Trzeba mieć jakieś umiejętności, plus jeszcze troszkę szczęścia. I właśnie kolega X Kacperunio, to pokazuje. Zobaczcie, cały czas strzela, cały czas robi damage, to nie są przypadkowe rzeczy. 2600 już jest, 4 fragi. O właśnie, tu ładnie jeszcze polosowało. RHM-a w wieżę z HEK prawie 500-458 i mamy tego szerifa, który jest mocnym czołgiem zresztą i może tu na troszkę kłopotów porobić. No musi się wyeksmitować kolega X Kacperunio, bo pozwolenie temu szeryfowi na dojechanie do siebie no, spowodowałoby, że prawdopodobnie na DPM by nas szybko porobił. Szczególnie, że potrafi grać na wieżę, a tam są taki teren troszkę pofałdowany, ta ulica jest jakaś taka amerykańska. W związku z czym no, byłby w stanie wykorzystać wieżę i nas porobić. Trzeba się od niego eksmitować i właśnie to robi kolega. Zwróćcie uwagę, gra bardzo przemyślanie. Wykorzystuje mocne strony swojego czołgu, równocześnie nie daje się złapać na tych słabszych, na przykład na braku depresji. Mamy Chryslera, piękny strzał w tyłek. Szkoda, że troszkę nie polosowało, ale jest. I mamy Chryslera na hita. Tak jest. Piąty frag. Przed nami dwa czołgi. RHM, który jest na ogrysku i nie będzie wielkim przeciwnikiem. Przy założeniu, że uda się w niego trafić. Za pierwszym razem go zdjąć. No i ten szeryf, który trochę problemów może napytać. No właśnie. Zszedł. RHM, 6 fragów, 3800, prawie 3900 i mamy teraz tego szeryfa, który się szczęśliwie i fartownie odbił. I trzeba teraz im uważać, bo co prawda szeryf ma lepszy DPM, lepszą wieżę, ale T-54 jest czołgiem, pamiętajcie, o tier wyższym. Ma większą alfę, więcej zadaje obrażeń i wydaje się, że sytuacja jest wyjaśniona. Szeryf zagrał bardzo, bardzo źle, powiem wam szczerze tutaj, ale kolega też bardzo fajnie się ustawiał, ruszał się cały czas, żeby nie dać się przebić. Zobaczcie, ile dingów ten szeryf ma, przecież całkiem fajną penetrację, a nie był w stanie tego zrobić. Czyli znowu bardzo dobra gra kolegi. 5000, 1270 odbite, 7 fragów. Piękne Rosjeni, całkowicie zasłużone. Gratuluję koledze X Kacperunio. Moi drodzy, 3 Rosjeni na dziś. Gratuluję serdecznie wszystkim kolegom, którzy wbili ten medal, bo to nigdy nie jest proste. Wszystkie 3 Rosjeni bardzo wypracowane, szczególnie ta ostatnia, kolega w T-54, no tutaj zagrał bardzo fajnie, możecie sobie zobaczyć, jak się powinno grać w T-54, jak się powinno grać agresywnie, jak się powinno bardzo fajnie pracować czołgiem, żeby odbijać, robić przeciwników. Wszystkie 3 Rosjeni fajne, gratuluję serdecznie wszystkim, którzy te Rosjeni zdobyli i oczywiście zapraszam do wysyłania swoich Rosjanek do cyklu Bohaterowcy Rosjeni. Cześć!